Okej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z naszego customu Tomb Raider Secret Agent. I jest Desełko ze mną. A jestem. A dzień dobry. Natalka, którą linę? Prawą, lewą? Tą lewą, prawda? Lewą, bo ja sobie specjalnie stanęłam przy tej lewej. Aha, dobra, ja nie stawałem, ja dziś... Tak, lewą, dobra. Słuchajcie, ostatnio sobie skończyliśmy z łódeczką tutaj nasze poczynania, więc płyniemy teraz dalej dzisiaj. Mhm. Ja, panocku. Czy pani już jest w łódce? Jestem w łódeczce, oczywiście, jestem. Oczywiście, wiesz, że już pędzi. Ojej, przeleciałam przez kratkę, tak wiesz, w sensie tak na... Tak niefajnie? Jak ghost. Jak ghost. Dobra, płynę. No tak, i znowu są te, słuchaj... Okej. To 3-4? Co tam się wydarzyło? Zamiast zapisać F5, to ja wcisnęłam F9 i wyłączyłam frapsa. A, dobra, poczekaj, ale Natalka, co się otworzyło? Kratka taka czarna. A to, dobra. Już rozumiem, dobra. Ja sobie tutaj może tą łódką od razu wykręcę. Gdzieś tutaj jestem. Są jakieś te kulki na te groty. Kulki gdzieś na groty. Wskakuje. My chyba mamy dwa groty już, nie? Czy nie? Jezu, pamiętam, teraz jak to było. Grot. A, to mamy teraz dwa, dobra. To będzie teraz drugi, bo my... Tak, bo w poprzednim odcinku mieliśmy jednego grota. To ja nie pamiętałam. Ale poczekaj, gdzie ty go wydłubujesz? No idź tam dalej, koło tych kółek. To... Widzisz je, nie? Kul. Tak, tak, mam. No to idź mam. Tam dalej, trzeba przeskoczyć. No to ja wsadzam. A, że tutaj? No są dwa, czekaj, faktycznie. Przeskoczyć, moment. A nie, nie będę zapisywać. A tak na wprost tam. Przeskoczyć, tak na górę jakby? No na barierkę? No masz do... Jest rozwalona, nie? Barierka. Tak, tak, widzę. Czy tu jest? Tak, jest grot, okej, dobra. O, panowie! O nie, to trzeba przyciszyć, bo tutaj już zaraz jakieś prawa wlecą. Myślisz? No, to ja od razu, poczekaj, to ja od razu z tą muzą, to tak... Nie rozpędzajmy się zbytnio. O! Okej. Panowie dobra. Pozostawiali? No tak, pozostawiali co nieco tutaj. Chodź mi to, ja bym chciała zobaczyć. O Jezu, ja chcę z Uzi 900, prawie tysiaka mamy z Uzi, to ja chcę. Kto ma, ten ma? Słuchaj. Masz więcej? Nie wiem, nie, ja mogę mieć mniej raczej, bo ja z tego Uzi korzystałem chyba ostatnio, wiesz, tak, takie mam rekolekcje. Aha, no dobra, ale poczekaj, dobra, bo... Dobra, wsadzam. Wiesz co, bo za bardzo nie... Aha, ale no nie rozumiem. O, są panowie. Faktycznie. Uzi 708, moja droga. Tylko... Chyba do mnie... Aha. Że... No, próbuję ogarnąć, co to nam dało, że... Aha, to mam teraz iść po motor, że jak? Ale czy... O, tu... A ten pan tu... Gdzie zostawiliśmy motor? Zaraz ci powiem, jak zabiję ich. Zaraz, poczekaj. Bo trzeba by było chyba tą kratkę rozwalić tutaj. Tak, mam motor. Dobra, chyba trzeba będzie ją rozwalić. Tak czy mi się wydaje. Zostawili coś ważnego, czy tylko... No, to amunicję i apteczkę. Dobra, okej. Bo teraz trzeba się cofnąć po motor i rozwalić tutaj tą kratkę właśnie, do której mamy dostęp. Tak mi się wydaje, bo przecież duże rzeczy rozwalamy tym motorkiem. Zaraz ci powiem. To my musimy wpłynąć znowu sobie, czy może... Tak, w sensie rozwalamy to. Ale motorówką będziesz płynąć? Nie, czy... nie. Zobacz, stąd co oni wyszli, to jest jakby do tego levelu... No zobacz sobie, o co chodzi. Czekaj, bo ja zbieram amunicję, bo wiesz co, w ogóle tutaj jeden pan mi się tak bardzo... W sensie, on sobie postanowił, że przeskoczy sobie tak osobno. Czy ty możesz tą amunicję podnieść? Bardzo bym był udzięczny. Dziękuję. I co my tutaj mamy? O! Trójzęby! A gdzie były do wsadzenia trójzęby? Ale ja jeszcze nie wiem, co, gdzie ty jesteś, wiesz? No właśnie tu, gdzie były te dwie kule, tak? Wsadzałeś jeszcze chwilą grota, tak? No jestem tu. No to tą bramkę trzeba rozwalić motorem. Aha, okej, dobra. Czyli musimy wrócić się po motocykl. No taki skrót masz za sobą. Za sobą, poczekaj. Dobra, pozbierałem dopiero wszystko, wiesz, bo jeden sobie tak przeskoczył, tutaj tak chciał uciec, chycnąć sobie. Taki spryciula. Skrót mam za sobą. Bramka się otworzyła. Poszłaś w prawo, czy... Dobra, wiem gdzie. Okej, już widzę ten skrót. Ja po motocykl w takim razie. Nie wiem, czy się nie zacięłam przypadkiem. Dobra, mam go. Słuchaj, on w ogóle u mnie jest koło mostu, tak centralnie, perfidnie, wiesz, pięknie, ładnie. Czekaj.
Ty już wjechałaś tą kratkę? Tak, tak. Znaczy, tylko ją rozwaliłam. Tutaj się tylko rozwalenie rozchodzi, wiesz? No nie, Jezus, no kocham strasznie... to. Ona się wszędzie wiesza na tych barierkach bardzo, tu. Bardzo, bardzo, bardzo. Drażni mnie to, wiesz? No. Czy tu były? Tak, tu są trójzęby do wsadzenia, okej. Okay. Dobra, rozwal... Ale wiesz co, poczekaj, bo w tym readme było napisane, że motocykl jest potrzebny wszędzie, więc ja sobie już go ustawię do wyjazdu zaraz, bo wiesz jak będzie potem, nie? No, ja musiałam się troszeczkę na... Właśnie się... O Boże, ona się zawie... Ty chyba... Lara, nie, rób no, mi... No, właśnie o to chodzi. Słuchaj, ona mi położyła się na motorku i ten motorek z nią jest jak... Nie, jest koniec, no, jest dlatego koniec. No, Sofila sejwuje na tym motorze. Przejadę kawałek barierek, sejwuje. Ja już tyle razy mi się zawiesiła. No to jest akurat troszeczkę irritation. Jest irritation, level haldation troszeczkę bym nawet powiedział, wiesz, bo ja myślę, że twórca może nie przewidział tego, że no nie wiem, że ona jest taka czuła na tym motorku, wiesz o co chodzi? Poczekaj, fokus, co się stanie? Okej. Okay. Boże, to taki hektar mamy się wrócić? Wiesz, co się stało, jak wsadzamy trójzęby? A powiedz, poczekaj. Powiedz mi, gdzie my te trójzęby wsadzamy najpierw. No właśnie, teraz musisz, jak wyjeżdżasz, to tutaj właśnie na dole przy tym kanale cały czas jedziesz wąską dróżką i przy fontannie... Prawo? W prawo czy tak, w lewo wyjeżdżamy? Tak, prawo, w prawo. Prawo, okej. Okay. Czy tamtędy wyjadę? Tak, ja bym się zawrócić. Musimy się wrócić, słuchaj, do pierwszego levelu, customu w ogóle, jak żeśmy custom zaczynali. Co? No. Co ty gadasz? No. No chyba ich nie, no gdzie? Tak, bo to jak włożysz te trójzęby, to zobaczysz, co tam się... To poczekaj, bo ja dopiero się wycofuję z trójzębów no ja niestety... motorkiem. Niestety się zawiesiłaś? Już nic nie zrobię, load. No niestety. Nie, jest to ciężkie. Ten motorek jest, uważam, z pupy. No nie przejadę tędy. Może wtedy wcale nie wtedy trzeba. Nie, dobra, znowu load. Nie dam rady. Okej, okay, czyli gdzie mam jechać? W prawo tym motorkiem, jak wyjeżdżam z tej kratki od trójzębów, czy nie? Właśnie nie wiem, jak mamy stąd wyjechać, szczerze mówiąc. O to się rozchodzi, że nie wiem, jak mamy stąd wyjechać. Ale poczekaj, my mamy wyjechać do pierwszego, w ogóle pierwszego, pierwszego? Pierwszego. Myślę, że jest wiele sposobów na to, żeby tylko, wyjechać. Tylko, że poczekaj, bo ja jeszcze nie wsadziłem tych trójzębów, więc ja nie wiem, gdzie mam je wsadzić. To też jest teraz hit. Nie, ja już ginę, nie wiem, nie mogę wyjechać, albo ginę, albo nie wiem, co jeszcze. Poczekaj, a mogę na piechotę te trójzęby wsadzić? Dobra, a tędy wyjadę stąd w ogóle. A, bo wyjadę to jest, o stąd, nie. Dobra. Przy trójzębach, słuchaj, można opuścić, ale to jest Gardens of Ghent. To ja nie chcę tego levelu, bo to jest jakiś jeszcze nowy level. A da się go w ogóle... Natalka, gdzie te trójzęby? Ja nie wiem, gdzie one są. Bardzo jest mi przykro. Gdzie je się wsadza? Nie wiem, gdzie. Jak wyjeżdżałeś stamtąd, tak jak szedłeś... W lewo. No, w prawo. Jak w prawo? Tu nic nie ma. Jak były te kule, tak? Chyba, tak. Że w dół, w prawo. Poczekaj. No w dół, właśnie mówiłam, że w dół musisz. Ja to dobra, mówiłam, to ja wiesz co, ja sobie przejdę to, bo ja nie chcę... Ale tam będziesz musiał jechać obok, wyjechać przy tych trójzębach motorkiem. Bo przy trójzębach jest od razu jakby, wiesz, wyjazd z levelu. Tak? Przez jakiś coś tam ochęt. To jest mnóstwo sposobów na to, żeby, nie wiem, opuścić to miejsce. Jestem w Counter Square w tym momencie. Zazdroszczę. No i ona się zbliża. Ale ja miałam to samo. Ja ci w ogóle powiem, czy to jest dobre miejsce, o którym ja myślę. Dobra, myślę, że możesz zrobić potem cięcie w razie czego. O Jezu, nie. Się nie wieszaj, błagam. Tak, to jest dobre miejsce, słuchaj. Pytanie jest takie, czy te trójzęby tutaj... Jezu, nie, tutaj nie ma nic. Jadę dalej pro... No nie, taka o fontannie zacząłem. Właśnie taka fontanienka jest. To co? A, dobra, chyba mam. Chyba i tam wiem, są o czym takie mówisz. Te ciuliki, nie? Powiem, o czym mówisz. Tak, no, dobra, ja mam się to. Zawiesiłam. To jest po prostu dramatyczne. Dramatizacjon. Tak, dramatizacjon. Attention. Dobra, wkładam chyba pierwszy. Boże, ci jestem opóźniony jakiś. Widzisz to? No nie widzę. Nie, zobaczysz potem. Zobaczę potem. No a to? Dobra, no pierwszy niby jest. Trochę mamy dramatyczną golonkę, muszę ci powiedzieć, bo nie wiem, co to należy... Widzisz, gra ci mówi, żebyś czekała na Maciusia. Żartowałem, nie musisz czekać chyba.
Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Ale to przyjdź tu, bo ci muszę wytłumaczyć. Dobrze, super, cieszę się bardzo. Moja deso. O ile, widzicie? O ile myślę o ile. Dobrze, ale o nie ile. Jestem pewna. No, dobrze, wsadziłem dwa trójzęby dopiero, ja wiem. Aha, i to jest tu, dobra, wiem, gdzie to jest. No właśnie, i zaraz przy tych trójzębach, zobacz, jest od razu taka uliczka do wyjazdu. Ale będziesz, nie przejmuj się, że będziesz w levelu, w którym nas jeszcze nie było, bo z tego levelu też można wyjechać do tych pierwszych. Dobra, poczekaj. Tym się nie przejmuj, nie stresuj. Nie stresowation. Nie stresowation, lever motivation. Motivation. W ogóle wyobraź sobie, że musimy się wrócić zaraz po motorówkę. Ja tu wyskoczę jakoś tak sprytnie. Po motorówkę? No ale to zaraz. No najpierw idź do motorku i musisz wrócić do pierwszego levelu. Jak pod zaczynasz to custom? A, chyba mówisz o tej uliczce. Mówisz o tej uliczce, która jest po prawo od posągów, tak? Tak. Dobra. Okej. Okay. Postaram się nie zahaczyć o drzewa, żeby wiesz... To będzie... Tak, mam zmianę levelu, jesteśmy w Gardens of Ghent. Mhm. Tak, i tam też musisz wyjechać. Zaraz jest od razu na prawo. No. Mhm. Na prawo od razu? Zobaczysz... Aha, taka ulica, dobra. Tak, zobacz. No i tam to już wiesz, na pochybel, tam gdzie się dało skręcić, to tam skręcałam. Aż wyjechałam do pierwszego levelu. Dobra, jestem... Counter Square czy coś takiego. Palace of Justice. Nie, my musimy być w Counter Square. Tak, tak, ale no to tam już było kilka Counter Square. A, dobra, czekaj, wiesz co, ja chyba sobie poradzę nawet. Bo jadę teraz tym mostem, który sobie obniżaliśmy. Z tymi barierkami. Tak, tak. I tam chyba gdzieś w prawo. Pierwsza w prawo, tak mi się wydaje, tak kojarzę. Zaraz zobaczymy. Poczekaj, no i jak tam będziesz, to prawdopodobnie już będzie zaraz... Jestem w Counter Square. No i dobrze. No i teraz gdzieś zaraz na prawo będzie ta, jak będziesz jechał prosto, to będzie właśnie za chwilkę... Tu, gdzie zaczynaliśmy. Tak. O tym mówisz? Mm-hmm. O tej bramce? Chyba tak. Boże, gdzie mam jechać? Gdzie to było? Dobra, idę tam. Tu? Bo tam się otworzyła ta pewnie kratka pod wodą, która była na początku pierwszego odcinka chyba nawet. Tak, miałam rację. Bo tu jest jakaś barierka, tu jest zamknięte. Dobra, idę tam. Powiem ci, że wyhaczyłam zajebiste patenty. Co ty gadasz? Dobra. Pytanie, czy tu trzeba gdzieś jechać? Okej, wchodzę pod to, ale tu nie trzeba motorkiem jechać do tej kratki czasem? Trzeba. Właśnie ja cały zostawiłem... czas motorkiem musisz jechać. Ja zostawiłem czas... go przed. No to właśnie nie, cały czas musisz motorkiem. Okej, no bo to ja sobie to zloaduję w takim razie. Tak jakby autor powiedział, mamy Holy Cross. Dobra, to mamy ja Holy Cross. Na ciebie. Czwarty, piąty, szósty, ja siódmy? Zaraz ci powiem, tylko wydubę. Wydubę. Miss Croft, we have found you a back road to St. Barbara's Cathedral. Cathedral, o, będziemy w tej katedrze Świętej Barbary. We have found you a back road. Aha, że znaliśmy dla ciebie jakieś tylne wejście? Do Santa Barbara z katedra? Dobra, domyślam dobrze się, mówię, że tak było? Tak. Znaczy, jak? Tak. No, już zniknęło. Aha, motorek otwiera mi bramkę jedną, jak najechałem na takie coś, tak? Tak, tak. I zejdź z tego, nie wyjeżdżaj. Mhm. I jak wyjdziesz, to idź jakby za siebie. Idę. I będziesz idę, miał idę. Taką samą płytkę, tylko na nią trzeba właśnie tą motorówką. I tylko otwórz sobie bramę na wodzie i wróć się po motorówkę. Otwieram. Dobra, no. dobra. Czyli to się wszystko bardzo ładnie łączy. Bardzo. W sensie uważam, że jak na taki custom, na taki level, jest w sensie dla mnie, jestem zachwycony tym, że daję radę. No, ja nie byłam nawet innej myśli, ja już ci to powiedziałam. Tak jak miałeś o sobie takie zdanie, że naprawdę dajesz radę, to ja byłam tego pewna, skoro ty potrafisz idealnie określić sytuację. Idealnie. Powiem ci, że no też ja się zawsze boję tych najbardziej może nie tych zagadek logicznych, które tutaj nas położyły trochę Natalka wcześniej. Pamiętasz? No. Te nasze świetne słoiczki no. Justice'u. No to czy tam esencji, hit. Esencja no. jakaś. Natomiast ja się najbardziej zawsze boję parkourów, bo to jest tak jak ze wszystkim. Trening czyni mistrza w sterowaniu, we wszystkim, więc im dłużej gram w takie TR-y, no bo umówmy się, ja do klasyków już dawno nie zaglądałem. Dawno, naprawdę dawno. Ale wiesz co, klasyki same w sobie to jest tylko taka naprawdę, to taka podstawa, taka...
Naprawdę podstawa podstawy, bo w customie jest tyle rzeczy nowych, których się w ogóle nie wykorzystuje w klasykach, że no naprawdę. Wiesz co, marzy mi się wejście po motorówkę, ale mam zamknięte to jedno wejście, więc muszę iść. Jest rozdzielone. Jak masz zamknięte wejście? No. Trzeba było to z powrotem zrobić z tymi linami. Tak, ja wiem, tylko właśnie próbuję się tam dostać jakoś sprytnie od strony mostu. Ja nie wiem, czy ja się dostanę od strony mostu. Dostanę się jakoś? Od strony mostu. Boże, ja się chyba zapałętałem. Poczekaj. Ale tu była taka kratka. Ale to była ja taka bramka. Tą samą trasą, jak żeśmy szli na nogach. Znaczy, ja czekaj, ja spróbuję tędy. Czy ja tędy wyjdę? Ja nie wiem. Ale otworzyłeś sobie tą bramkę, żeby tam wypłynąć, prawda? Motorówką? Potem? Słuchaj, jak była ta druga, co ci powiedziałam, że na to trzeba wjechać, wpłynąć motorówką, prawda? Mm-hmm. Widziałeś to, prawda? Otworzyłem sobie kratkę, otworzyłeś, tak. No i wypłynąłeś tą kratką. Wypłynąłem, no. No to bardzo dobrze. Tylko teraz właśnie szukam jakiegoś takiego sprytnego przejścia szybszego do motorówki, którą zostawiłem gdzieś w kibini mater, nie wiem gdzie. Aha, bo... Ta kratka też tutaj jest zamknięta. Ojej. A nie, czekaj, otwarty. Co? Gdzie ja jestem? Ja bym chciał wiedzieć, gdzie ja jestem najpierw, wiesz? A ja też nie wiem za bardzo, gdzie mam jechać. Powiem ci tak szczerze. Ja trochę pobłądziłem. Trudno, ale no zobaczymy. Może gdzieś... Nie, tu jest pozamykane. Ja mam iść. Ja pierdziule. Tędy? A tu? Tutaj będzie pewnie otwarte. Czy tu będzie jakieś sprytne wyjście po motorówkę szybszą? Gdzieś bardzo bym marzył o tym. Tam było to tak fajnie skrótem pokazane. Dobra, mam... Nie jechać, Boże, boję się, że tutaj. Ja chyba wiem... Dobra, wiem, gdzie jestem mniej więcej. Chyba. Tak. Wiesz co, jestem w miejscu tych tridentów, które wkładaliśmy. W sensie tu, gdzie w dół zjeżdżaliśmy motorkiem, bla, 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 bla. Wow! Czy ktoś wie, gdzie zostawił motorówkę? Natalka, bo ja nie wiem. A tu mam, dobra, mam ją. Mam. Tylko muszę sobie tą linką, tak? Coś. Tak, linkę. Bo musisz zmienić... Ale najpierw muszę wypłynąć tą motorówką stąd, nie? Tak, tak, do środka, nie? Bo tam no jakby właśnie. My zmieniamy tymi linami na dobrą sprawę poziom wody. Tak, ale też zamykając jedno przejście, otwierając drugie, obniży ci się ten poziom wody. Zwrócisz na to za chwilkę uwagę. Dobra. Aha, nie tu, tylko... Tu. Dobra, jestem w miejscu linek dopiero. Ty już pewnie jesteś hektar dalej, nie? No nie, nie hektar. Tip-top. Tip-top. Faktycznie jest wyższy poziom, bo jest drabinka. Mm. Tak, 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 rację masz. Dobra, i teraz pewnie robimy tą liną, prawą. Tak. Okej. Okay. Tu jest to przejście. Dobra. To wiesz co, ja sobie tutaj zatrzymam. Czy to się zmieni level? Zmieni czy nie? Nie wiem, powiedz tak, mi. Tak, zmienił się. YouTube. I mamy teraz Saint Barbara Cathedral. Dobra, to ja sobie tu zrobię cięcie i cię pokieruję. Super. Czyrytyry. Czyrytyry. Tak, ładuje mi się katedra, jestem Saint Barbara's Cathedral. Boże, a tu jest aptecznia, funia. O, funia, funiek do mnie tata mówił, w ogóle przypomniało mi się, funiek do mnie tata. Funiek, nie wiem co to miało znaczyć. Gdzie ty masz aptecznię? A tu jest, o, jaka duża, piękna ty, jak kurde, tutaj... przypomniało mi się, aż do taty dzisiaj zadzwonię, że do mnie funiek mówił, jak byłam mała. Hi daddy! Okej. Okay. Mogę apteczkę? Ale o co tu, come on. Natalka, patrzyłaś do basenu, czy coś jest? Ty idziesz, lecisz. Poczekaj, ja bym się chciała... No i którędy ja prawo, tutaj gdzie wyjdę? Poszła? Wiesz co, wróciłam się, ja poszłam w prawo, tak jak jest koniec jakby etapu, bo chcę zobaczyć, co to jest. Ja idę w lewo. A tu se skrót otworzymy, idź tu. Nie, w prawo, dobra, chodź w prawo. Dobra, idę. Bo to jest przycisk. Żeby sobie otworzyć skrót i będziemy mogli sobie motorkiem popindalać. A, dobra. A skąd to jest? Policja! Policja! For a girlish step. Wait, no, don't shoot. I'm a human. Za dużo rezydenta. Rezydenta. Glamorous. A ja też lubiłam bardzo... O Boże, oni mają granatniki, to nie jest już dobra kwestia. Oj. Jak mi przyfanzolił! Nie no, ja nie chcę flary. Czekaj.
A. Ja tu zjadę, słuchaj, dobra, bo to no nie ja ma innej opcji. Też. Ale ja myślę, proponuję, że chyba trzeba by było się jednak po ten motorek, wiesz, chyba przejść. Tak, myślę, że się kopsniemy zaraz. Myślę, że trzeba. Brinkin' mama. I got problems up to heal, I got people in my heel. Telling me. Ile ja mam tego Uzi? Hey, 255, słuchaj, no jakby ja tu lecę z koksem. Hej mama. La 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 la. Ej, dużo zostawili tej broni tutaj, słuchaj. Tylko pytanie jest takie, czy to jest broń, czy to jest amunicja? Amunicja do Uzi. Bardzo dobrze. My lovely lady, check it out. A pamiętasz, od Black Eyed Peas też to było? No. La ra ti ta ta ti ta i. Jasne, że pamiętam. La ra ti ta ta ti ta i. Oczywiście, że pamiętam. Don't you stary, yary, yary, yary. Tak. Czekaj, bo ja... Ale troszkę się pogubiłam, jeżeli mam być szczera. Tak, bądź szczera. With me zawsze. Wiesz co, ja szukam motorku mojego teraz, tak ci powiem szczerze. Wydaje mi się, że musimy chyba tam przejść. Ja tam, chyba się pogubiłam. Nie, troszkę. Czekaj, też się pogubiłem. Moment. Moment. Tu jechałam motorem na pewno. A, i tu chyba na lewo, tak? Poczekaj, ale skąd jest to przejście tu? A, dobra, wiem gdzie to jest. Ja też. Musimy po prostu jechać koło tych trójzębów, tak jak żeśmy jechali w ten Jezus, motorkiem. Znowu przez ten ciasny, wąskie gardło? No i tak będziemy musieli tak tędy przejechać z powrotem, Jezus. Chyba. Tak, no na pewno. Tak, 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 bo ja już tak. Jestem koło trójzębów właśnie. Tak, ja też. I jest mi słabo. Mi też. Cofa mi się. Mam cofkę. Mam po prostu cofkę. No. La ra ti ta ta ti ta. Ja też bardzo lubię tą piosenkę. Z Nellim oni śpiewali. Kojarzysz to? Świta. Party People, czy coś takiego to się nazywa? My Party People. Dobra, biorę motorek, jak u ciebie? No ja już się zawiesiłam. O, ona właśnie chyba umyśli, bardzo, bardzo chce popełnić samobójstwo. On ją jednak ciągnie, słuchaj, za tak? te barierki. Jednak, no, jednak, no. No ja ci mówię. Ona ma już dość, słuchaj, z nami tu. Po prostu tych przeżyć. O, przejechałam to zapisz. O, krutny kłamstw. Czasem każdy dzień przynosi lęk. Nie obchodzi cię, że... Co mówię zaraz? Nie obchodzi cię, że ranisz mnie. Pozwól mi być tym, kim chcę. Ja, nie, no to jest żart. La ra ti ta ta ti ta. Are you steady? Are you ready? Hey mama. Hej mama, with your master blaster i majama. La 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 la. Widzicie, dwa czubki. Jeden tu zanuci, już jest drugi. Gotowy. O Boże, panowie. Panu, dobra. Czy ja mogę tą kamerę? Nie mogę tej kamery. Natalka, za pierwszym razem. No, to ci powiem. To jest master blaster. Master blaster. Dobra, jadę tą moliczką. Wiesz co, ja sobie tam podjadę do nich, ale ja sobie tu zatrzymam się, bo chciałabym po drodze zobaczyć, czy nie ma jakiejś na przykład amunicji, czy coś. Pokażę ci się, jak będziesz jechał, to koło katedry w lewo, weź sobie skręć. O Jezu, czekaj, mam... Co to jest za film? Farrell? Czy jak mu tam jest? To był Farrell? Mass Effect. Co to jest na tych szyldach? Mass Effect? Co tam jeszcze było pokazane? Czy ja tam widziałam Colina Farrella? To dobra, ciacho? Mam w prawo czy w lewo, bo już nie pamiętam? W lewo. Lewo. Koło katedry w lewo, na tym skrzyżowaniu, tak? Tak, pokażę ci się tutaj, panowie, ale jeszcze tutaj gdzieś w uliczkach ja sobie schodzę i jest mnóstwo amunicji do deserta, tam panowie, do Uzi. Dobra. Ale tylko tak jak ci mówię, weź sobie w te uliczulki tu wejdź. No, czyli do panów na razie nie. No ja tam sobie troszeczkę podjechałam dalej, ale wysiadłam, żeby oni mi, wiesz, nie zczaili. No dobra. Dobra, poczekaj. Wchodzę tutaj po uliczkach w takim razie. Tak, są naboje, jest amunicja. Jest, faktycznie. Patrzę sobie, co tam jeszcze jest dalej.
No ale w sumie poza tym chyba nic, więc trzeba było ich przejechać. Co ty na to? O, słyszę jakąś muzę. No też, też. Taką bardzo cathedral. Bardzo cathedral, bardzo lisens. Czekaj. Czy ja mogę ich przejechać? Czemu oni mnie nie atakują? O, to takie Dorimy bardzo lecimy. Ale czemu oni mnie nie atakują? Ale to ja ich zaatakuję. Jak oni mnie nie chcą, to ja ich zaatakuję. No ja bym, no właśnie. Hej, mama. Boże, jak oni nie atakują, to ja sobie położę tutaj koło tego pomnika. Jeden z nich zostawił w ogóle kluczyki. Czaisz to? Dobrze, ja sobie jeszcze poczekam. Ej, jestem, słuchaj, jakby z tyłu katedry. A może to jest przód katedry? Bo szukam amunicji. Czy tylko Natalka tam było w tym jednym miejscu, czy gdzieś jeszcze była amunicja? Nie, jeżeli chodzi o to miejsce, tą dróżkę, to tylko to miejsce. Dobra. A tutaj za panami jest jeszcze amunicja. A to może, ale ja za panami to ja nie patrzałach. Nie patrzałach? Nie. Nie no, ta nuta na bank ma license. No ma, no jak ma license, taki license, aż mi słabo. License i license idzie... Shut up and drive. Aha, Natalka, my możemy, tu jest taki pudło koło panów i... A ile jest już mamy tam, wiesz? Kluczyki wziąłeś? Nie, bo jeszcze ich nie zabiłem. Ja dopiero chodzę i zbieram ammunition, ale już tu do nich podjeżdżam. Nie wiem, można się na nie wspiąć na pewno. Aha, no to rozwalić na pewno nie. To za chwilę, ale to nie będziemy się teraz w tym odcinku wspinać, dobra? Ja sobie zrobię jeszcze... A czemu mi pokazało kamerkę taką dziwną? Na to autko. A gdzie żeś była? O Jezu, jak to ładnie. Chcę zrobić sobie, wiesz co, na miniaturę. Miniatura. Miniaturation. Tak, nie od tej strony oczywiście. Boże, FPS-ów mam tutaj po prostu... Ja mam 32. Przed chwilą miałam 18. Tylko tyle chciałam. To nie tak źle jeszcze, słońce. Tam. O Jezu, tu jest... widzisz, tu jest taka drabinka po tej... Nie, że nie atakują. Nie idę tam nigdzie. Ale zabij ich, bo oni kluczyki mają. No ja musisz. Wiem, ale nawet jak zabiłem, to nie atakują reszta. No wiem, wiem. No oni po prostu się tak podkładają, wiesz? No i dobrze, Jakbym ja do szpitala poszła tak ubrana jak Lara, to też by się wszyscy podkładali. No w sensie do szpitala chodzi mi o mój zakład pracy, nie? Tak, tak, tak. La, 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 la. Dobra. Mam kluczyki. Dobra, i zakończmy sobie to w tym miejscu. A gdzieżeś ty poszła? Nigdzie, powiedz po prostu tu... A o kuźwar, auto ruszyło nagle. No tak, bo to są kluczyki do auta tego. Ale weź, stanęłam sobie, chciałam zrobić... Ruszyło, ale, mi też ruszyło. Ale co zrobiłam? Chciałam, stanęłam sobie na schodkach. Mówię, taka ładna jest kamera. To ja sobie tak zakończę. A to auto nagle ruszyło, słuchaj. Tak, bo to były kluczyki do auta, bo wydaje mi się, że będziemy na skrzynkę, ze skrzynki na auto. Czekaj sobie, tylko zobaczę. No, nie, z auta nie, do góry, nie rób tak? tego. Na następnym. Polsat zrób, no wejrzysz, nie bądź taki. Dobrze, no. Dobrze, Polsat. To, także, moi drodzy. To usłyszonka. Ej, ale to auto mi wróciło z powrotem. A mi nie. Zostaw to, don't touch. Tam jest drabinka, Natalka. Ja wiem, no dobra, mam, że jest. Tak, tak, to tak. Ja chcę to auto cofnąć sobie, poczekaj, czy może ono pojechać? Panie, jest do tyłu. Natalka, nie. Nie, no, ale to będzie dobrze. Dobra, dobra, no. Pojechało. Widzisz. No. Kończymy, moi drodzy, Rawki Kiski, trzymajcie się, buziaczkujemy serdecznie, pa!